to, co mówiła Ola, zainspirowało mnie, żeby powiedzieć wam taką z pozoru banalną rzecz. Mam takie przekonanie, że dla kogoś może być to uwalniające. Chodzi mi o spotykanie się z Bogiem. Wiele razy rozmawiam z ludźmi. Zawsze jest to przyjmowanie jakiejś formy. Szukanie jakiejś formy tego spotkania. Powiem wam coś o sobie. Jak ja żyję. Oczywiście mam taki czas, kiedy szukam go poprzez słowo. Siedzę w słowie, czytam to słowo, spotykam się z nim w tym słowie. Mam taki czas, kiedy nie czytam słowa. Robię coś zupełnie innego, ale rozważam to słowo, które czytałem wcześniej. Mam taki czas, kiedy moje modlitwy z zewnątrz mają zupełnie inny charakter. Są modlitwy ustanawiania, jest też czas bliskości, ale to, co chcę wam powiedzieć, to jest bardzo ważne. W tym spotkaniu z Bogiem musisz się trochę odnaleźć. Musisz odnaleźć sam siebie. Ci, którzy mnie znacie, powiedziałem, to się może wydać z pozoru banalne, ale to nie jest banalne. Wiecie, że mogę nie wychodzić z lasu. Ja tak mam. Są różne, romantyczne dusze. Niektórzy będą tą bliskość mieli poprzez pisanie psalmów, poprzez pisanie pieśni. Tu nie ma jednego modelu. A ja kiedy idę przez las, mnie nie interesują buki, graby, ja nawet nie wiem, jak to się nazywa. Ale ja we wszystkim szukam Boga. I ja na przykład mam taką duszę, że w ten sposób On odpowiada do mnie słowem. Ja idę do lasu na spacer, ale jestem skoncentrowany w swoim życiu na Nim. Nie na bukach, grabach i dębach, które mijam. Wracam naładowany, dostaję odpowiedzi, dostaję informacje. To jest moje. Mówię wam po to, żebyście znaleźli w tej relacji, w spotykaniu się z Bogiem siebie. Znajdźcie, bo to jest bardzo ważne. To jest bliskie. Serce do serca, ale ta dusza też w tym uczestniczy. Amen.